Okej, okay, to jest trzecia część prawdopodobna finału, ostatnia. Worlds, wyjaśnienia, rakiety, Mia. O, jest tam gość. No. Ja już nie mam słów. To jest fabuła, która wyprzedziła o 1000 lat. Skończmy jeszcze. Skopa bym go wziął. Aiden. Proszę, mogę skopa. Nie chcę cię zabić. To była Mia? Ona tu jest? Wreszcie, może wy się tak. Wyjaśnienia. A tak. Teraz idź, póki możesz. Ale może powiesz, o co chodzi? Ostatnie ostrzeżenie. Co ty z nią robisz? O co w tym chodzi? Do czego jej potrzebujesz? Ona żyje? Można tak powiedzieć. O, fuck. Ale dlaczego? Dlaczego ją tak torturujesz? No pewnie powie, że trzymam ją przy... Czy naprawdę nic nie pamiętasz, Aiden? No. No to przypomnij mi. Dobrze, proszę, weź odwołaj co. Daj mi klucz i odwołaj te rakiety. Już na to za późno. Za późno? To miasto miało swoją szansę. Lata temu. Zanim zniszczono moją pracę. Wielu zginęło. Ale jak wielu przetrwa. Jakieś co? O czym ty do cholery mówisz? Kompleksy. Dlaczego mnie ścigasz, Aiden? Czego chcesz? Obiecałem mi. Co obiecałeś? Dlaczego ciągle udajesz, że nie znasz prawdy? Skup się. Przypomnij sobie. Aiden! No chodź! Yes, zaraz. Ostateczne wyjaśnienie. Wyleczysz ją? Nie. Robię to w mojej mocy. Ale jest słaba. O wiele słabsza od reszty dzieci. Ty możesz. Dlatego złapała wirusa. Ale ty możesz ją ocalić. O ile... Widzisz, chcą zatrzymać moje badania, ale nie wiedzą, że już prawie mamy lekarstwo. Cokolwiek się stanie, musimy. Cokolwiek się stanie, musimy trzymać się razem. Nie. Nie obiecałeś jej, obiecałeś mnie. Nie, 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 nie. Torturowałeś nas, krzywdziłeś mnie i mnie. Nie, Aiden. Nie skrzywdziłbym własnego dziecka. Nie. Mia, to o, moja córka. No i miałeś rację. I wiesz o tym. What the fuck? Real Madrid wygrał. Mam was! Tato, nie! Nie ukryjesz się! Co jest? Czy to... Chciałem znaleźć lekarstwo. Dla niej. Dla wszystkich. Z twoją pomocą. Czyli to nie jest nasza siostra. Za wszelką cenę. Jest. Do tego posłuży ten... To jest nasz naszym ojcem jednocześnie. Stary, no. Waltz? Waltz, stój! Wkrótce znak pocisku. Udaj się do... Tato, co ty robisz? Nie. Trzeba to zatrzymać! Jeszcze jeden krok i zginie. Daj mi klucz! Nie mogę. Mija go potrzebuje. Jak go weźmiesz, zginie. Odciski obrócą miasto w gruzy! Inaczej się nie da. Ten proces musi dobiec końca. Nie mogę na to pozwolić, więc musisz zginąć. Nie, je, ostateczna walka, co jest? Nie, no on nie jest chyba naszym ojcem, on jest ojcem Mii. Ale naszym chyba nie, no jak... Jest. Jest, to jest finał, widzowie, to jest koniec. Ostateczna... Co ty zrobiłeś? On cię wybił do góry. Kopa go. On ma w dupie twoje kopy chyba. Pok, ci machnął. Je. Zginiesz! Zginie. No i jak to ma w dupie moje kopy? Zaraz zobaczymy jak wskoczy. Co on robi? Ty, zaraz. Halo. Doktor... Tato? Doktorze? Co pan robi? Wróć, tatusiu. Halo? Wróć, tatusiu. A, czeka sobie na nas. Ty, on jest kulturalny, to nie chce się bić, patrz. On sobie czeka, kultura. Zmuszasz mnie do tego, Aiden! Kurwa, on mogę. Mia to moja córka! O, widzisz? Mia to jego córka, ale my nie jesteśmy... Ja go zamówię. Dobra, na razie jest słaby jak nie wiem co. On tu pierdzi tym ogniem na ciebie, ale... Poświęciłbyś mi, żeby ocalić to przekleństwo. Bez wielkich poświęceń nie ma wielkich osiągnięć. Dobra, kascenka się odpala, druga nie faza. Nie pozwolę ci zabrać mojej córki! Yes.
ta muzyka. O, nagle na górę się przenieśliśmy. Walczymy pod tym pociskiem, który zaraz nas spali? Będzie finał, pocisk na niego spadł. Jak w Indianie Jonesie czy jakimś innym tam. Aiden! Zaczyna się! Wkrótce start pocisk. Oddaj się do najbliższego skrótu. Widzisz, co się dzieje? Że pani tak mówi, bo bym nie wiedział. Zaraz będzie za późno! O, świeci się! O kurde. Waltz chyba też coś zaczyna. Gdzie on pobiegł? Co jest? Uciekł. Uciekł w gęstą mgłę. Obszar skażony chemicznie. Nie, ja już po prostu... Nie wiem, co tu się odwala. To jest zbyt dużo. O, drabinkę. To rozumiem. Drabiny to są ostatnie rzeczy, które rozumiem. A, tu drabina, tak? Bardziej mainstreamową drabinę. Tylko... Powiedz mi tylko, gdzie trzeba iść, bo nie, niestety... do końca nie jestem pewien. To moja mainstreamowa drabina nie działa. Jak to? Nie mogą ostatecznie złapać się na samej góry. O Boże. Tylko rzecz w tym, że ja... Nie wiem do końca, gdzie tu trzeba iść. Jaki jest w ogóle cel? Zabij Waltza? No to fajnie, tylko... Nie widać Waltza. No dobra, to ty idź tamtą, ja idę tą. Zobaczymy, co się stanie. Grzybki tutaj są. No dobra. On gdzieś tu rzuca kamieniami podobno, Waltz. Yes. Taki dźwięk jest. Nie. Dobra, Waltz chyba na dole musi być faktycznie gdzieś, a nie... Ja się wspinał cały czas na górę. Jestem prawie na samej... No ja byłem na górze. O jest, ty Waltz jest tam na dole sobie nagle czeka, ty. No dobra, to chyba go killing. Nic nie przeżyje. No. I znowu sobie ucieka gdzieś. O jest tutaj. Biega w tej webte, co tu się dzieje? Kamieniem sobie rzucił we mnie. Ale on zrywa dużo. Co? No tak. Obszar skażony. Ja sobie zrobię strzały. Będę do niego strzelał. Tego miasta nie da się ocalić. On biega tutaj i wylatuje z tej mgły i atakuje jakimś atakiem. Ty, dlaczego zrobimy strzały? To podstawowy ludzki odruch. Został prądem. Dobra, jaka scenka, że znowu coś, jakaś kolejna faza. Dobrze, Kacperku, co wybierzemy? Zabierzemy klucz i zabijemy Mię, czy zostawimy to? Bo taka pewnie będzie ostateczna decyzja. O Jezu, jeszcze się przemienimy zaraz. Stay human, nie? Aiden. O nie, gazy puścił. Kura, srogiego. Oho, chyba te... To ostatnia szansa. Zmasakrowany jest trochę. Zawsze taki byłeś, Aiden. Dobry. Prawy. Dlatego tak cię kochała. Gdyby nie politycy...
tchórze z Gierę i prawi obywatele nie stracilibyśmy wszystkiego. Całych moich badań, a ty i inne dzieci nie wylądowalibyście na ulicy. Wiedzieli, że tylko te testy pozwolą znaleźć lek dla mojej córki. Dla wszystkich. Wiesz, że chcę uratować Miję, tak jak ty. Ale musi być inny sposób. Jest. Odpuść, Aiden. X-13 to jej ostatnia szansa. Wkrótce start pociskiem. Udaj się do najbliższej schrony. Zresztą, dlaczego chcesz ocalić miasto, które zadało ci tyle bólu i cierpienia? Bo to nieprawda! No. Spotkałem tu dobrych ludzi, mężczyzn, kobiety, no dzieci. Walczących o to, żeby przeżyć. Pozostać ludźmi. Jeśli naprawdę szukasz lekarstwa, skażesz ich wszystkich na śmierć? Pozostać ludźmi. A Mia chciałaby tego? Juuu. Co by powiedziała, gdyby... Psychikę wjeżdża. Wiedziała, że wszyscy zginęli przez... Masz rację. Co? Nie chciałaby tego. Dlatego nie może się dowiedzieć. Nie. Nigdy. Nie. I wstrzyknął sobie coś znowu i zamieni się w jakiegoś Uber. Uber bossa. On. Walt? Walt, nie! Ja wie. O kurde. Aiden też się jakoś nie wzdrygnął bardzo. No. Ma to w dupie. O ja. Nowy beat. Co jest? Co tu się dzieje? Waltz już chyba jest Uber człowiekiem. Waltz nie został człowiekiem. O. O kurde. O fala. Co, znowu parki ren? Już chyba nawet nie wiem, czy chcę wejść, co tu się dzieje. Mówię ci, ta fabuła wyprzedziła swoje czasy. Nasze dzieci będą w to grać i one będą nam tłumaczyć, jak to, o co tu chodziło tak naprawdę. Jest. To znowu do góry. Taki beat w ogóle, wojowniczy. Gdzie on jest? Tam? Broni się tymi łapami. Co jest? Jeszcze atak. Podacz pisaczki. Jezu, czy to była ostatnia walka z Waltzem? Dziwna była. Zazwyczaj są trzy fazy. O Boże, zaraz jeszcze Mia wstanie jako super zombiak. O Boże, co tu się dzieje? Nie, no ja chyba uratuję to miasto. Takie... Lubię Mię, ale to wszystkich poświęcić, żeby ona przeżyła. Normalnie, byku. Lawan poświęciłbyś? No, w sumie... Czemu nie? Chociaż ona tutaj jest, także ona by nie umarła. Waltz, gdzie jest ten klucz? No, zaraz my się zamienimy. Wyjątkowy, synu. Synu, ale... Synu. Silniejszy niż reszta, ale jednak uciekłeś. Waltz, klucz! Nie chcę cię zabijać! Dla ciebie sami zarażeni są chorobą. Walczysz z nimi o ostatni promyk światła. Ale nie rozumiesz, że jedyne co nas od nich dzieli to kilka minut ciemności. Klucz jest przy Mii, w maszynie, która ją wreszcie wyleczy. Nie dostaniesz się nie. Do niej. Nie! Kurwa! Miały być trzy fazy, no. No i masz czwartą. Uber bossa. Skurwego syna. Apokalipsę we własnej osobie.
Są takie zielone. Ło, walka na tego. Co? Co tu się dzieje? No nie, on ucieka. A jak do tego, do toksyn wejdziemy, to nic się nie dzieje. Nie, Waltz, ty frajerze. O Boże, co tu się dzieje? Dostał w papę. Ale on nic nie bije praktycznie. A on dostaje, nie wiem, jak w ciry strasznie. O nie. Yes. Nikt nie zostanie człowiekiem pod koniec. To teraz niby za kapstanek. Dosyć, Waltz! Musimy to przerwać! Wszyscy zginą, Waltz. Co ty tworzysz? Jeszcze idzie po trzecią dawkę. Nie. Jeszcze trzecia człowieku. Pfizera, Sputnikol. Nie ma już. Daj mi klucz, albo wszystkich zabijesz, rozumiesz? Przestań! Ejden! Nie! Mia! Wracaj! No już! Co tu się dzieje? Mia, to ty! Ejden! Co ci się stało? Nie Mia, wiem. Klucz! Tylko bez ręce niego widzę. Miasto zostanie zniszczone! Mia, użyj respiratora. Błagam cię. Już za późno. Mia, szybko! Potrzebujesz tlenu, rozumiesz? Bez niego cię nie wyleczę. Bez tlenu? Próbujesz mnie wyleczyć od lat. Mam już tego dosyć. Ratuj tych ludzi, Ejden. Nie. Nie. Nie, 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 nie. Co? Boże. O Boże. Boże. Nie. Klucz się rozpaczkał. Mia, proszę, proszę. Nie, jeszcze Mia padnie, wszyscy. O Boże. Może apteczkę wojskową. Mam ich dużo. Jezu, ostatni korytarz. Taka piękna muzyka. Jezu, respirator. Mia, może chociaż ty wreszcie przecież coś się wreszcie uda w tej grze. Generator. Jest prąd? Jest. To jakiś całe centrum. Mia, nie odchodź. Jest. Źli są dobrzy, dobrzy są źli. Odeszła? Nie. Mia, walcz. Właśnie tak. Walcz, skarbie. Jezu, ten jak wygląda w ogóle. Zaraz wystartują rakiety. Miałaś się stąd wydostać, Lawan. Przestań mi mackować, Ejden, nie pieprz. Porwałeś Waltza? Tak, Lawan. Znalazłem Mię. A klucz? Przepadł. Co? Klucz jest zniszczony, Lawan! To go odznisz, to kurwy! Te pociski zrównają miasto z ziemią! Jestem w sterowni! Spróbuję zatrzymać start pocisków! Ale... Dobra, ruchy! No właśnie, czemu on chce... Czemu on chce zniszczyć to wszystko pociskami? Tego nie rozumiem. Bo co? Dlaczego? Znaczy, mi się wydaje, że on po prostu próbuje uratować mnie tym kluczem, przez co nie może zatrzymać tych pocisków. No ale po co je odpalał w ogóle w pierwszej kolejności? A nic się nie dzieje. Bo prąd. Kurwa! Ciał prądu. Ejden, nie rób tego! Nie zatrzymam tego! A zasilanie? Kascenka. Co gdybyśmy wyłączyli prąd? Musielibyśmy się dostać do elektrowni za daleko. Ejden, nie! O nie, 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 nie. Musi być jakieś inne wyjście. Rozpoczęto odliczanie do wystrzelania. Rakiety! Możemy je zdetonować przed startem, materiałami wybuchowymi z magazynu. Okej. Okej, to może zadziałać. Pójdę po... Czekaj, Lawan! Daj mi... Otrzymaj ją, Ejden! Ona wszystko zniszczy.
O jest. Ten jeszcze tutaj gada. Aiden, mam materiały wybuchowe, ale trzeba je zdetonować ręcznie. Nie. Ja mogę to zrobić, ale uciekaj stąd. Jeśli zniszczy X-13, to wszystkich stracisz. Wszystkich, których kochasz. Dobra, już mogę detonować. Wiej! Nie. Naprawdę chcesz poświęcić wszystko dla tego miasta? Co, będzie teraz ostatni wybór? Nie, o Boże. To i tak umrze Lawan i... No jak Lawan wysadzi wszystko tego... Ja bym ocalił Lawan. Pozwól Lawan zdetonować bomb. Nie, no on zabije się, wybuchnie. Zabije wszystkich nas. Nie. Już happy end z Lawan, nie wiem. Obiecałem Frankowi, że nie pozwolę ci... Tak, coś chrzanił o tym, że jeszcze ocalę to miasto. A, czy jak nie teraz, to kiedy? Weź inhibitor, Aiden. Zdążysz ją powstrzymać. Poświęcenie będzie. Ocal laboratorium, ocal bije, póki jesteś człowiekiem. Jesteś człowiekiem. Teraz ma tylko ciebie. Aiden, proszę, idź. Tylko tak można ocalić miasto. Nie. No, trzeba ocalić Lawan. Nie, ja chcę już ocalić tylko Lawan, bo ta Mia, przecież ona nie umrze, my też tak zaraz zmienimy się w tego. Chcę, żeby nawet przecież Lawan przeżyła. Nie przetrwać. No. Ale mam tylko to, nie rozumiesz? Nie możemy oboje zginąć, uciekaj stąd! Przecież ja też się zamienię w zombiaka, no. Nie. Jakby ona się poświęci, zginie. Miasto przeżyje, ale my też zginiemy. Takie... Tak cię. Przepraszam. Oho, Waltz chyba też już schodzi. Mija ledwo dycha. Co tu się dzieje? Ostatni inhibitor. I my pewnie się wysadzimy. Uratujemy Lawan i odpalimy bomby. Albo się uda coś jeszcze ogarnąć, ale nie, co tu się dzieje? Nie rób tego, Aiden! Ostrzegam cię! Nie zbliżaj się do mnie, palancie! Albo wysadzę i ciebie! Wysadzę i ciebie. Aiden, proszę! Nie żartuję! Nie musimy oboje zginąć! Chcę uratować to miasto! Muszę to zrobić! A my chcemy uratować ciebie! Aiden, proszę! Po prostu, kurwa, zawróć! Wyciągnę cię stamtąd! Wyciągniemy cię, a potem zajmiemy się rakietami! Nie mamy czasu! Słyszysz? Jezu! Zawróć! Jak tu wejść? Nie, Lawan. Tutaj poróżę. Lawan, już prawie. O, proszę. Aiden, dlaczego mnie do cholery nie słuchasz? Jeśli myślisz, że coś między nami jest, to się mylisz. To się my. O Jezu. Jeszcze dwa, jeden krok. Wysadzę to wszystko w kosmos. Nie, idzie teraz. Rozumiesz? Nie zdążysz uciec? To nie mój problem! Aiden, mam twoją siostrę! Zabierz stąd Lawan! Zabierz stąd Lawan! Tylko gdzie? Jest Lawan! Jest! Aiden, ani kroku! Nie, Lawan! Proszę cię! Wylecz stąd Lawan, ja to zrobię! Po raz ostatni mówię, zbieprzaj stąd! Nie pozwolę ci tu zginąć! Zrzuć ją! Nie! Zawsze ten cios! Zapanąłem. My i tak się zmienimy w zombiaka, dla nas już nie ma... Ojo. Co się dzieje się? O fuck, tylko żeby nie zabić Lawan przypadkiem. O nie! O mój Boże! O! Właśnie. Co jest? Nie! Powiedz, że go kocha, czy coś takiego, to może chociaż coś mu się przypomni. Pię... 14. Co? Co tu się... Co?
Co jest ty? Trzy, dwa, jeden. Jak wyleciała szybko. Udało się czy nie? Jedna wyleciała, druga i co? Nie udało się. Wybuchnie miasto? Wyszło tak jak wybraliśmy, no. Koniec, jest ostatni achievement. Twój świat, twoje zasady. Co się stało? Uwaga, po słowie teraz mam nadzieję, że jakieś będzie. Co tu się odwaliło się? O Boże, moja głowa. Mi się gra wyłączyła. Moje emocje. Jak ci się gra wyłączyła? No wyłączyła mi się, był ten czarny ekran i się wyłączyło. No jak to? Ja mam ostatnią cutscenkę. No nie. Oj, chyba... Chyba miasto nie ma się najlepiej. Ilenor, do wszystkich, którzy przeżyli atak... Jaki bullshit, to będę musiał obejrzeć u ciebie. Można tam otrzymać pomoc i jedzenie. Zobaczysz co na odcinku. Do wszystkich, którzy przeżyli atak, udajcie się do Rybiego Oka. Rakiety z X-13 spadły na Viledor i zrównały miasto z ziemią. Większość mieszkańców straciła życie. Jest jakaś cutscenka, zombie sobie coś podjada ze śmietnika, ze Starbucksa. Ktoś idzie. Ktoś idzie. Chyba wiem kto to jest. Ktoś zakapturzony. Faktycznie wiesz. Barman myje kubek. Bar jest pusty. Rybie oko. Nikogo nie ma w rybim oku. Pusto jest. Ktoś wszedł do baru. Miasto się nie rozwaliło, ale wszyscy ludzie umarli. No, większość nie żyje. Miasto się roztegowało trochę, ale bar przeżył. Rybie oko przeżyło, co ciekawe. Ktoś przyszedł do baru. Złodziej, bohater, kleptoman, zombiak i kto, i nie wiadomo czy człowiek w jednym. Tak mi się wydaje, taki przyszedł. Zdarzył się cud. Kantyna przetrwała katastrofę. Cud, mówisz? No raczej. Nawet butelki przetrwały. Ale nikt tu nie przychodzi. Połowa mieszkańców miasta leży pod gruzami. Co pijesz? Piwo, byle nie wygazowane. Dobra, Murzyn przyszedł. Spike z początku gry przyszedł do baru. Jako jeden z niewielu tutaj żyjących. Niezłe. Niezłe piwo. Przesyłka z Bane. No fajnie, oczekiwanie na zakończenie dialogu przez gospodarza. Dla Juana Reynera. Nie tak to łatwo dotrzeć do jego pięknej celi. Zamknął się na statku i robi w gacie, bo boi się buntu po ostatnich protestach w sprawie braku żywności. Żołnierze zabiją każdego, kto podejdzie na 5 kilometrów od statku. Cokolwiek planuje, ma przy sobie dużo dobrej whisky. Przychodził ten do ostatnio któryś z moich ludzi. Czyli pielgrzym? Dlaczego pytasz? Bo szukam kolegi. Myślałem, że to będzie. Spike szuka kolegi. Był tu pielgrzym, ale już go nie ma. I gdzie poszedł? Gdziekolwiek go poniosło. Jak z wami wszystkimi. Znalazł to, czego tutaj szukał? Czy znalazł to, czego szukał nasz bohater? Nie wiem. Nie wiem, ja już nic nie wiem. Jest jakaś ostatnia. Co jest? Co się stało? Czemu? Co się dzieje? Ty coś klikasz czy nie? Czy w ogóle jesteś w grze czy nie? Ty, coś tu się bugują te rzeczy finalne. Pominęło mi wszystko w chwili. Jezu. Ty, normalnie sobie gość idzie, nagle ucięło. Była muzyka, pewnie powinny polecieć napisy i też się ucięły. Kontynuowanie głównego wątku, ale od tego punktu rozpocznie upewni się... Co? Przejście... Co? Wróciło mnie do gry, no to ja rozumiem. O, jesteś w tym. Już chyba w grze, czy nie? No, napisy końcowe. Akurat się załapałem, no to jest wspaniałe. Aha, to ty masz teraz napisy końcowe, tak? No. Aha, mhm. No to fajnie, super.
A mnie zespawnowało po prostu pod tym. Nie, takie bugi na koniec, to są niewyobrażalne. Oczywiście ja wam to zmontuję i wrzucę ten filmik, co tu powinien być. Sam go sobie przy okazji obejrzę. Ale nie, takie rzeczy to są niewybaczalne. In a way, they say he was looking for his sister. But he found someone else. Much closer. And he chose to save her at all costs. So why didn't he stay? They said he was starting to change. Taking a drug that was destroying him. People like him are better off on the road. Hey, you, Sly Dog! Remember our deal? Are you trying to back out? You won't be safe with me, Hakon. And I ain't safe without you. Just lead the way. To the ocean, kiddo. Nie, nie wiem, widzowie, co ty myślisz, czy jeszcze jakiś jeden się pojawi podsumowujący ten Dying Light, nasz odcinek? Może chyba tak, taki z czyszczenia miasteczka. Na pewno będę chciał przejść grę jeszcze raz właśnie z innymi jakimiś tu... O, opuszczasz sesję, super. No, z jakimiś innymi bajerami i tak dalej. Nie wiem, czy to było dobre zakończenie, czy złe. Nie, nie, już nic nie wiem. Tyle, widzowie, jestem zniszczony totalnie. Super, ja nawet nie wiedziałem zakończenia, o, więc tak. Wypowiem. Pamiętajcie słowa twórców. Całą grę można przejść w koopie, od początku do końca. Właśnie widzieliśmy tego, byliśmy świadkiem, jak można tę grę przejść w koopie. Rozjebało się wszystko, gościa wyrzuciło 10 razy. Tyle. Tak to wygląda. Dying Light, polecam na ten moment serdecznie. Bardzo fajnie się bawiłem. Super czyszczonką miasta jeszcze zostaje. Fabuła bardzo mi się podobało do tego momentu. No bugi nas na koniec niestety smutne są, trochę niewybaczalne, ale po prostu muszę sobie zobaczyć to, zmontuję wam to i tyle. Takie są te słowa na ten moment. Myślę, że jeszcze się pojawi jakieś podsumowanie, gdzie pogadamy po prostu o tym, zwłaszcza tutaj z Kacperkiem, z którym grałem, jakby co oceniamy na plus, co na minus. I tak to wygląda. Tyle. Żegnam się takim dziwnym akcentem z wami. Jej, amen. Na razicho. Pożegnaj się, Kacperku. O, jest. Amen. Żegnamy, nisko się kłaniamy. Na razie. Aż to same kule. Doink Lloyds. Wariacja.